Na pewno Rada w marcu nie zdecyduje się na podwyżkę stóp procentowych. To jest zdecydowanie za wcześnie i taki ruch byłby niespójny z poprzednim komunikatem Rady, który był taki mocno zachowawczy. Natomiast oczywiście będzie bardzo istotne, jak Rada odniesie się w komunikacie do ostatnich danych i z Polski, i w sumie z Europy też, które pokazały, że jest lepiej niż sądzono i dają szansę na wyższy wzrost gospodarczy w tym roku. Mogą pokazywać gdzieś tam w przyszłości potencjalną presję inflacyjną, chociaż do tego jest jeszcze daleko, ale jeśli spojrzymy sobie na dane z rynku pracy, na wzrost zatrudnienia, który został przeszacowany z początku roku, on wygląda bardzo dobrze. Dane miesięczne z polskiej gospodarki na początek roku wyglądają bardzo dobrze. Wskaźniki koniunktury w Europie wyglądają bardzo dobrze. Po raz pierwszy od długiego czasu jest tu taka zgodność. W związku z czym sytuacja na pewno przez kilka ostatnich miesięcy wyraźnie się poprawiła. I teraz dla krajowego rynku obligacji na przykład istotnym będzie to, czy Rada powie, że na pewno te dane zostaną odnotowane, tylko pytanie, czy Rada wskaże już, że jeśli ta poprawa będzie kontynuowana, to w drugiej połowie roku możemy spodziewać się podwyżki stóp, czy też nie, tak? Bo przypomnijmy, miesiąc temu Rada powiedziała, że oczywiście inflacja wzrosła, ale jest to, wzrost tej inflacji ma charakter podażowy, czyli głównie są to wyższe ceny ropy, wyższe ceny energii, na to nie mamy wpływu, w związku z czym nie należy się tą inflacją przejmować, bo ona jest przejściowa i jakby to stwierdzenie było jak najbardziej słuszne. Natomiast wiadomo, że nawet jeśli wzrost inflacji jest wywołany czynnikami zewnętrznymi, to jeśli do tego dojdzie bardzo mocna poprawa koniunktury, to ta inflacja może się utrwalić na wyższym poziomie. Więc tutaj wydaje się, że ta ocena tego, czy te lepsze dane już sprawiają, że Rada zaczyna myśleć o podwyżkach, będzie tutaj najciekawszym elementem komunikatu.